Słuchajcie, ja mogę tańczyć, na pewno nie będę śpiewał. Generacja, a pan to co? Co tu dużo mówić, właściwie nogi rwało do tańca. Serce podskakiwało. Myśmy pracowali wcześniej nad otwarciem tego ośrodka i liczymy na to, że on się tutaj dobrze zakomponuje. Nasz hotel jest także symbolem gromady. Jest takim symbolem istotnie wpisanym w panoramę Warszawy. To, co robimy w tej chwili, traktujemy jako dobrą kontynuację. Jest miejscem, w którym powstaje ośrodek informacji turystycznej, który będzie krzewił wiedzę i będzie reklamował, będzie namawiał do tego, by Polacy, a także wszyscy inni, którzy przewiną się przez ten hotel i przez Warszawę, zainteresowali się, chcieli pojechać, chcieli obejrzeć piękny kraj, jakim jest niewątpliwie Białoruś. Po pierwsze, w przypadku Białorusi jest to kraj, jak mówiłem, i ciekawy, i atrakcyjny, i z olbrzymimi perspektywami w turystyce. I po prostu myślę, że jest to miejsce, gdzie mogą się ludzie przyjaźnić, mogą się ludzie spotykać, możemy robić interesy. Turystyka na pewno jednoczy. Prawda, dziewczyna? Tak. Chcielibyśmy bardzo, żeby uruchomić ruch turystyczny w szerszym zakresie na wschód. Chcemy tam wysyłać młodzież szkolną. Liczymy, że będą z nami jeździć ludzie, którzy mają korzenie stamtąd. Liczymy na rozwój turystyki sentymentalnej. Liczymy wreszcie na rozwój wszelkich kontaktów łączących się z biznesem. Liczymy też, że w drugą stronę będziemy bazą, mówię to o naszych hotelach, dla rozwoju turystyki zarówno do Polski, jak i tej turystyki przejazdowej, że będziemy mogli tutaj współpracować z firmami białoruskimi w zakresie świadczenia wzajemnych usług i obopólnej wymiany. Naliwaj, naliwaj, ula la, areoczka, areoczka, wypij nas do dna. Hej!